W dzisiejszym odcinku Kuchni Pełna Niespodzianek wołowina. Ponieważ tutaj nie znamy się na wołowinie, kupiliśmy jedną wołowinę i drugą wołowinę. Pierwsza wołowina to antrykot limuzin za całe złoty 7 i 3, a druga rozbef za całe 7,94, również limuzin. No wolałbym kupę, no ale... Pierwszą czynnością po rozpakowaniu wołowiny Rozpakowaniu wołowiny jest umieszczenie jej w woreczku foliowym. Czyli z wiadomo przy dotku. Wypompować powietrze należy, tak? Przeczytałem w mądrej książce. I... Miau! Pierwszy gotowy. Poznajecie ten sprzęt? Zrobimy wareczkę. Zrobimy naszą wołowinką. Zrobimy te wareczki. Ta-dam! Nie wiem, czy tak by było żyć. Anyway, wołowinka jest wymywana, tak? I nastawiamy piękny program. On... Wezmę waneczko w 55 stopniach. Proszę. I co teraz zrobić? Start! Wielka chwila! No dobra. Upłynęły już niepokojące długie 2 minuty. Ja nie wiem, jak wytrzymamy te 93, które powstały. 92 minuty to go! No trochę to trwa. No dobra. Godzinka poszła i jeszcze 30 minut. Zbliża się ten moment, kiedy zobaczymy, co z tego wynikło. Uwaga. Voila. Pięknie mięsisko wygląda, ale to jest mięsisko. Miałoby trochę krócej, trochę dłużej. Stek wołowy, zrobiony w zmywarce, z masłem czosnkowym i frytkami. Voila! Ślicznie upieczone, tak jak powinno być. W zmywarce, a śmialiście się wszyscy ze mnie, a śmialiście się, no to proszę was bardzo, no teraz wam ślinka cieknie, co? Outsourcing. Smacznego!